War, never, changes. Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Playa z fantastycznej gry Fallout. Ten odcinek jest poświęcony, stworzony ku pamięci Adama Adamowicza, szerzej znanego wam jako konceptualistę, gościa od tak zwanych concept artów, artworków. W filmie Bethesda Softworks pracował m.in. nad takimi grami jak Fallout 3 i właśnie dobrze wszystkim znany Skyrim. Także ten odcinek to taki troszeczkę trybut dla niego, osoba, no, która po prostu dla branży znaczyła wiele, wiele powiedzmy dla tej branży zrobiła, powiedzmy, no, twory jego wyobraźni jesteśmy w stanie oglądać w interaktywny sposób właśnie, jeśli chodzi o najnowsze odsłony, tytuły Bethesdy. No, fantastyczna sprawa, no niestety przegrał bardzo długą, jak się okazało, walkę z rakiem, z nowotworem. No i tyle, szkoda chłopa, bo młody i z talentem, ale bywa, no śmierć nie wybiera, syf jak nie wiem. Także szkoda chłopa, chociaż bardzo cieszy, powiedzmy, postawa ludzi związanych z branżą, w szczególności mam tu na myśli devów, dystrybutorów, kolegów po fachu i tak dalej. Dobra, tym razem udajemy się na teren gruzów. Dokładnie tak. To jest miasto będące kiedyś byłym Los Angeles. Częścią zwaną audytum rządzą bezwzględni regulatorzy, zaś śródmieściem ostrza dowodzone przez brzytwę. Czyli znów mamy, powiedzmy, lokację rozerwaną pomiędzy dwa jakieś gangi. Ale będzie to o tyle interesujące, powiedzmy, miasto, albowiem na jego terenie wyposażymy się w najlepszą możliwą zbroję i w najlepszą możliwą broń. Na drodze ulepszania wersji podstawowych, bazowych. Gruz to oczywiście kolejne większe miasteczko, także materiał na pewno podzielimy sobie na kilka części, by spokojnie wszystko przeanalizować i broń Boże niczego nie pominąć. Dokładnie. Okej, nie na noc. No, tak będzie idealnie. Audytum, pierwsza część lokacji. No tak, jesteśmy tutaj, powiedzmy, zmuszeni schować swoją broń. Znaczy schować w sensie, no, nie bezpośrednio do ekwipunku, ale powiedzmy do drugiej ręki i jest okej. Okay. Jest w porządku. Także pamiętajcie o tym, albowiem no, nie chcemy mieć problemów, prawda? Ok, udajemy się w samo południe. I pogadamy sobie tutaj z chemikiem Milesem. Wypytujemy, o co się da. I zgadzamy się poszukać dla niego z części niezbędnych do naprawy farmy. Dokładnie są to zadanie o nazwie naprawy hydroponicznych farm audytum. Poważna sprawa. Okej. Jeszcze się udamy tutaj do Samuela. Wypytamy jeszcze w ogóle o detale związane z tą misją. No i dowiadujemy się, że tutaj na drodze no, staną nam, że tak powiem, szpony śmierci. Możemy oczywiście tutaj wypytać o wszystkie elementy charakteryzujące to miasteczko. A trochę tutaj mamy. To jest ostatnie większe miasteczko przed finałem, że tak powiem, gry. Może nie bezpośrednim finałem, ale chodzi mi o takie typowe miasteczko pokroju Junktown albo The Hub. Teraz udamy się jeszcze do namiotu Szaka.
Tutaj jest wszak. Tak, dokładnie tak. Jeśli się nie mylę, nie. O, dokładnie tak. Szczęście skoczyło nam tutaj o jeden punkt. Także no tak, wiem, że chyba na drodze losu można nawet, że tak powiem, uzyskać tutaj dwa punkty szczęścia. Dwa punkty szczęścia, także to taki tip, że możecie sobie u czaka, powiedzmy, przybustować. O, proszę bardzo, skoczył mi nawet o dwa punkty szczęścia. Jest to permanentny boost, nie, powiedzmy, jakiś czasowy. Także no, fajnie, 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 zawsze, zawsze coś. Okej, w tym momencie złożymy teraz wizytę miejscowemu burmistrzowi, niejakiemu Johnowi Zimmermanowi. I przyjmujemy w tym momencie zadanie zbadania sprawy, mianowicie ktoś brutalnie zabił mu syna i podejrzewa oczywiście gang, że tak powiem, inny, czyli gang brzytwy. Przyjmujemy oczywiście. Ok, przyjmujemy to zlecenie. Oczywiście, znając doskonale świat Fallouta, wiemy, że prawda nie jest tu taka oczywista. Udamy się w tym momencie na północ. Pamiętajcie, że te brązowe to odpowiadają, brązowe pola odpowiadają za wyjście z danej mapy, zielone tutaj właśnie za udanie się na kolejny, wyższy obszar. Jeśli się nie mylę, o Blades, czyli brzytwy. I tutaj pokój na lewo. I chyba tu jest brzytwa, dokładnie tak. No patrzcie, klimat, kurde, no ach. Znów kipi klimatem wszędzie. I teraz musimy umiejętnie przeprowadzić rozmowę. Także dajemy tak. Okej. Dobra, no i w tym momencie poznaliśmy, że tak powiem, no, drugie dno całej sprawy, że to nie do końca brzytwa i jej gang są odpowiedzialni za śmierć syna burmistrza właśnie Zimmermana, ale niejacy handlarzy. Dokładnie tak, ale tak, przepraszam, tak zwani regulatorzy, regulatorzy. Także nie idziemy teraz do Zimmermana z taśmą. Jak poznaje zawartość, jego strażnik strzeli mu w plecy. My za to będziemy mieli na głowie wszystkich regulatorów z miasteczka. Na razie nie ma sensu angażować się w taką potyczkę na taką skalę. Można po prostu tą sprawę załatwić w ciekawszy sposób. A z regulatorami i tak przyjdzie nam się zmierzyć już niebawem. Także udajemy się teraz po nowego członka drużyny, Katię. Stoi ona naprzeciwko biblioteki w lokacji na zachód od Śródmieścia. Przejdziemy sobie tak. Dobra.
I tu powinna być biblioteka. Jep. I tu stoi Katia i zaraz wam pomogę w werbunku. Dokładnie tak. Nazywam się Rojo. No i... Także legastko, zdobyliśmy 200 punktów doświadczenia, mało tego, kolejny, że tak powiem, towarzysz będzie nas wspierał. Jak widzimy, ona tutaj za bardzo nie ma, że tak powiem, czym łoić. Także zobaczymy, co tam mamy. Co tam mamy? No i się jej przyda jakiś pistolet maszynowy. Taki tam, powiedzmy, dodatek, o. Dokładnie. Tutaj całą amunicję. Dokładnie. Tutaj na razie tyle styknie. Nie wiem, zapomniałem, że tak powiem, podejść na zasadzie kradzieży. Ale w tym momencie nie jest to takie istotne. Okej. Także przekazujemy jej giwerę. Dokładnie, pełen zapas amunicji. Dorzucimy jeszcze oczywiście ja myślę z 5 steampacków, a niech będzie 9. Nie będę taki hojny. Gotowe. Rozmowa. Dobra. I teraz idziemy na wschód od Śródmieścia. Okej. Także oczywiście pobawcie się tutaj, że tak powiem, w rozkoszną eksplorację wszystkich tych obiektów, albowiem nigdy nie wiadomo, na co trafisz. Okej. Dobra, i tu będziemy mieli do czynienia ze szponami śmierci. Także może pobawimy się tutaj miniaczem, gdy podejdą bliżej. Oh yeah. Inicjujemy i napierdalamy. Tu oczywiście musimy uważać z ciężkimi rozpylaczami, gdy nasi, że tak powiem, bliskodystansowcy będą chcieli podejść na bliski dystans. Dlatego najlepiej nie walić pod tym kątem, albowiem Ajan i Ochłap mogą dostać, także lepiej nawet cofnąć się o te dwa miejsca i walić w tą stronę. O tym mówiłem, suko. No i proszę bardzo, i awansik jeszcze do wszystkiego. Pysznie, proszę bardzo. Jeszcze mamy tutaj biegłość. Chyba sobie biegłość weźmiemy, tak myślę. Dokładnie tak. I w tym momencie zaznaczymy sobie broń energetyczną. I w tym momencie kompletnie nie musimy już w nią pakować, a zaoszczędzone punkty montujemy w broń ciężką. Okej. I elegancko. Dobra. To nie wszyscy, z tego co pamiętam, było jeszcze ich tu trochę. Aha. Dokładnie. No, skoro sam podbiegł, to możemy mu wpierdzielić 6 ciężkich, obracających się rewolwerowo ułożonych luf. Jeszcze raz. No, oberwał pysznie.
Elegancko. Dość dużo punktów. I tutaj ten oto farmer, przepraszam, kupiec, ma przy sobie części potrzebne właśnie dla Milesa. Jak wszyscy raczą sobie pójść, to zbierzemy to może. No kyrie. Dobra, okej. Ale to nie koniec. Jeszcze sobie podejdźmy niżej. I tu rozprawimy się właśnie z matką. Dokładnie tak, z matką wszystkich szponów śmierci. Także standardowa taktyka. Walimy na daleki dystans z naszego karabinu plazmowego. Ok, dajemy miejsce kompanom. Oni się tutaj ustawiają. Dobra. Podejdziemy ciut bliżej. No, tutaj nie ma sensu używać broni, powiedzmy, konwencjonalnej na ołów, także skupimy się jednak mimo wszystko na tym plazmaganie. Dobrze, że skupia się na nas. Przez to, że mamy pancerz wspomagany, to w tym momencie ona nam może naskoczyć. Dobra, odejdźmy trochę. Widzę, że moja ekipa to świetni strzelcy dzisiaj. No, ale tu jest ciemno, także te statystyki ich strzeleckie no padają na łeb, na szyję. Proszę, krytyka zebraliśmy. Ale dobrze, ciśniemy mu dalej. To jest poważna sprawa. No, jedziecie, jedziecie elegancko. Pięknie. Padł. 1500 punktów. Przeładowujemy. I rozsadzimy jeszcze jajca wszystkich rakietą burzącą. Tak. Tu się wszystkim pysznie strzela. Tutaj naprawdę te elementy zostały zrobione bardzo fajne, jeśli chodzi o udźwiękowienie. Również voice acting. Dobra, i tu jest sprawa załatwiona. Z tego, co pamiętam, nie było tutaj za dużo do roboty więcej. Także kolejna klimatyczna lokacja. Ciężki fight, nie powiem. I wracamy na powierzchnię dokończyć dzieła niszczenia mniejszych pomiotów śmierci. A postrzelajmy sobie tą rakietnicą, spodobała mi się. Przestawka, jeszcze powinniśmy dwa razy strzelić z plazmy, także opłaca się tutaj inwestować w zręczność, punkty akcji, perki odpowiadające właśnie za powiększenie puli punktów akcji. To naprawdę się przydaje w walce, no bo w tej grze walczy się dość dużo, mimo wszystko. Dobra. Upewnimy się jeszcze, że to tylko wszystkie szpony. Ale z tego, co widzę, to raczej tak.
No i pysznie. Dobra. Wracamy do Milesa, przekazać mu zdobyte na drodze niełatwych potyczek części. Aha, no i oczywiście nie zapomnijmy schować broni. Okej. Tu będzie swego czasu solidny fight, naprawdę. Będą czekały nas emocje. Okej. No i przekazujemy. Prosi nas on, byśmy udali się w tym momencie do Smithiego, do gościa, który ma tutaj swój sklepik trochę wyżej. I to właśnie on będzie cudotwórcą. On wpłynie na zajebistość naszego opancerzenia i uzbrojenia już w następnym odcinku. Jednak teraz już damy mu to, o co prosił Smithy. Miles. Z drogi. Dobra. No idziemy do Milesa. No i tutaj informuje nas właśnie o tym, że są w stanie wspólnymi siłami, on i Smithy, głównie tutaj Smithy jako wykonawca, przerobić nasz karabin plazmowy na turbo karabin plazmowy. No i tutaj wiadomo, pancerz wspomagany i tak dalej. W tym momencie potrzebuje specjalnych chemicznych podręczników, w posiadaniu których ma jest pani Stapleton. Panią Stapleton pamiętamy dokładnie z dziury, z biblioteki. Z The Hub inaczej oczywiście. I ona będzie miała. Dobrze, ale to na następny raz. Także dzisiaj nieźle powojowaliśmy, jeśli chodzi o anihilację szponów śmierci. Zwerbowaliśmy nowego członka drużyny, także nasze szeregi wesołej kompanii podróżników postapokaliptycznych pustkowi się poszerzył. No i co? I bardzo sympatyczne widoki na przyszłość, mianowicie totalna rozpierducha plus ulepszenie pancerza i broni. Wszystko to w odcinku następnym, już za niedługo, od waszego Rojcia, pozytywnie napromieniowanego falloutowego frika. Dziękuję wam serdecznie za kolejną wspólną podróż. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Hejas!